Witajcie ponownie w niedzielny poranek. Zacznę od reklamy. Przyznaję się, bo obiecałem i ten, kto chciałby ze mną porozmawiać, niestety w formie zdalnej, bo będę, nie mogę być osobiście na imprezie, ale chciałbym Was serdecznie zaprosić i zachęcić do uczestnictwa w imprezie 13-15 września w miejscowości Kozy. To jest środek południowej Polski, mniej więcej. Pełną informację uzyskacie na stronie www.projektowanierzeczywistości.pisane-razem-i-bez-polskich-znaków.com. Powtórzę jeszcze raz. www.projektowanierzeczywistości.com. Impreza jest organizowana przez Liliannę Olejowską i możecie na jej kanale troszeczkę zaznajomić się ze spojrzeniami, jakie ma na rzeczywistość. Jej kanał YouTube nazywa się Za zasłoną iluzji. Tam również ja rozmawiałem z Lilianną, a później na WDW pokazało się powtórzenie tej rozmowy, bo taką mamy zasadę. Jak ktoś wyświetla wywiad ze mną, to później ten wywiad oddaję na WDW, żeby zwiększyć jakby zasięgi. No, to nie chodzi o zasięgi jakieś dla celów komercyjnych, bo tych komercyjnych jakby trafień nie ma tutaj już od dawna, od marca zeszłego roku. Mamy cofniętą monetaryzację, więc właściwie nie, to nie o to chodzi. Chodzi o zasięg informacji. Lilianna ma podobne spojrzenie na zagadnienie naszej rzeczywistości jak ja. Może troszeczkę z innej strony, ale akceptuję jakby główny schemat tego, w czym my żyjemy. Podobnie jak John Veto, który też będzie w tym uczestniczył, i inni ludzie, którzy już wyrośli z alternatywy takiej, że biegamy po łące, trzymamy się za ręce, albo tworzymy rzeczywistość sławiańską, słowiańską, aryjską, czy coś takiego. Jest to spojrzenie dużo, dużo szersze na zagadnienie i myślę, jakkolwiek ja się nie zgadzam na uczestnictwo w niektórych imprezach, bo nie widzę tego sensu. I jakoś nie bardzo mogę się wpasować w trend, który w alternatywie jest utrzymywany w tej chwili. Tak tutaj w tym towarzystwie, choć nie znam całego, dobrze się czuję i będziemy mieli tam co najmniej w trójkę, czyli Lilianna, John Veto i ja, możliwość porozmawiania wspólnie na tematy, które nas nurtują, czyli jak naprawdę wygląda rzeczywistość i czy istnieje rzeczywistość poza naszą rzeczywistością, jak to się ma do tego, w czym żyjemy, jak można się tam przedostać. No to chyba wydaje mi się bardzo ważny temat. I nie uprawiamy żadnych tam czarów, po prostu posługujemy się wiedzą, którą żeśmy zdobyli, zapracowali na nią. Sami zresztą możecie to ocenić. No, John Veto, ja miałem przyjemność poznać osobiście Johna, więc w takich osobistych spotkaniach, kiedy układamy sobie cegły na rozrobionej zaprawie własnymi rękami, i kiedy sobie rozmawiamy w międzyczasie na temat rzeczywistości, są najbardziej wartościowe. Nie te przed kamerą, nie te, które, no może one nie są wyreżyserowane, ale które wiemy, że mówimy do jakiegoś forum, że jacyś ludzie nas słuchają. Ale te, które są takie wartościowe, to właśnie przy pracy, kiedy
kiedy nikogo nie musimy udawać, zresztą nigdy nie udajemy do tej pory, ale kiedy łączy nas wspólne zajęcie i kiedy nie ma czasu i nie ma w ogóle żadnej potrzeby na to, żeby udawać kogokolwiek. Więc ta przyjemność, która mnie spotkała w tym spotkaniu i jego zachęta też, żebym wystąpił tam wspólnie, całkowicie mnie przekonuje. Będzie również takie spotkanie, w którym będę mógł odpowiedzieć na pytania. Zaznaczam z góry, pytania tylko do tematu rzeczywistości naszej. Tego, o czym mówię na kanale WDW, tak żeby nie tracić czasu. Myślę, że będzie to interesujące spotkanie. Bardzo Was zapraszam na to, żebyście tam mogli zadać pytania. Co prawda możecie zadawać pytania pod komentarzami, ale ja nie wszystkie jestem w stanie ogarnąć, więc tutaj w takiej interakcji będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Może nie uda mi się dokonać jakiejś syntezy i skrótu, ale wyzwanie dla mnie ciekawe, więc chętnie będę w tym uczestniczył. To tyle. A tak jako reklama, powtórzę jeszcze raz. Koszty są w ogóle minimalne właściwie, więc wszystkiego dowiecie się na stronie www.projektowanierzeczywistości.com, bez polskich znaków, bez spacji, pisane jednym ciągiem, projektowanierzeczywistości.com. Albo jeżeli nie uda Wam się zapamiętać tej nazwy, to za zasłoną iluzji Liliana Olejowska można zawsze zapytać. 13-15 wrzesień w miejscowości Kozy. Zresztą uroczej, bo znam tą miejscowość i tęsknię za nią. Więc zastanówcie się, czy macie czas, czy chcecie poświęcić ten czas. Z pewnością znajdzie się tam wielu ludzi, którzy już nie szukają odpowiedzi, którzy już wiedzą, co jest grane w tym świecie i którzy zechcą coś z tym zrobić, bo w tej chwili w alternatywie nastąpił podział na tych, którzy dalej szukają odpowiedzi i rzeczywistości, i na tych, którzy już wiedzą, już są przekonani co do konstrukcji i jak już wiedzą, co to jest, to próbują ją rozegrać. I to jest spotkanie dla tych ludzi. Nie dla początkujących, nie dla szukających, chociaż ci początkujący mogą skrócić sobie drogę, będąc na takim spotkaniu i nie tracić czasu na różne alternatywne rozwiązania, które są istotne i dobre niejednokrotnie. To nie jest tak, że ja tutaj uprawiam jakąś krytykę, ale niestety tą drogę wydłużają. Jest droga na skróty, można nią pójść po prostu. Kwestia tylko wyboru, czy chcemy, czy nie chcemy. Zrozumienie tego nie jest wbrew pozorom takie trudne, ponieważ ja staram się upraszczać w swoich nagraniach, czy też przemówieniach, jeśli występuję na takim forum, i tak maksymalnie to uprościć, żeby nie używać jakichś strasznie terminologii naukowych, żeby nie mieszać w głowach. I stąd też mój, może nie zachwyt, ale zdecydowana fascynacja sposobem przemawiania do ludzi, takim jakim dysponuje John Veto, który tłumaczy tak jak jest, będąc fizykiem, mając tam te swoje naukowe stopnie. On to wszystko jakby, dla niego nie jest to istotne. Istotne jest to, żeby zrozumienie u słuchacza wystąpiło w jak najszybszy i jak najprostszy sposób. Pamiętajcie o tym, że są tylko dwa rodzaje wykładowców. Pierwszy rodzaj wykładowców, najczęściej spotykany, to ten, który prezentuje formę "popatrzcie na mnie, jaki ja jestem mądry".
niestety najczęściej występuje. Drugi, który jest dla słuchaczy stworzony, to ten, który prezentuje tą formę. Popatrzcie, jakie to proste. Ja wam to wytłumaczę. To jest takie łatwe. Zrozumcie to i tak dalej. I John należy właśnie do tego rodzaju wykładowców, mimo tego, że wtrąca bardzo często jakieś tam formy liczbowe, czy też formuły fizyczne, ale pomijając cyferki i te wszystkie jego do minus 25 czy do plus 36, można to wszystko zrozumieć, nawet nie rozumiejąc tych cyferek, bo one są trudne dla naszej wyobraźni. Mimo to próbuję to wytłumaczyć, więc serdecznie zapraszam was na to spotkanie i postaramy się odpowiedzieć na nurtujące was pytania. Z drugiej strony, jakby w drugiej części tego nagrania, chciałbym odnieść się do takiego pytania, w którym no czuję pewne rozgoryczenie. Zadał je Adam Gabruk, jak dobrze przepisałem. No bo widać w moich wystąpieniach, w moich nagraniach, że ja odchodzę już troszeczkę od tych tematów, które na ogół dotyczą nas cieleśnie, że przestaję je komentować i skupiam się bardziej na tym rozwoju duchowym, duszowym, na zrozumieniu konstrukcji tego świata, co zresztą zapowiadałem wielokrotnie, że to zrobię. No jednak niektórzy moi słuchacze mają z tym pewien problem. Ja ten problem całkowicie rozumiem. Co prawda Adam zapowiedział w końcowym zdaniu tego komentarza, że odchodzi od kanału. No cóż, ludzie przychodzą i odchodzą, no takie jest po prostu życie. Życzę powodzenia w każdym dalszym poszukiwaniu, a możliwe, że zatoczy się koło. Trudno mi to powiedzieć, nie czuję żadnego żalu, bo wiem, jak dotkliwe potrafi być życie. I nie, że mnie to nie dotyczy, bo ja gdzieś tam sobie wypoczywam, jestem na wakacjach, czy też zostałem zastraszony, jak często, może nie często, ale czasami się sugeruje. Czy zostałem zastraszony? Były takie próby, ale jak widzicie, dalej nadaję, dalej nagrywam, dalej jestem dla was. Mój kłopot polega na tym, że ta praca moja społeczna, nawet w komentarzach politycznych, czy w ogóle w publicystyce, dała skutek mizerny. To znaczy, większość z was zrozumiała, o co chodzi. Większość z was zaakceptowała rzeczywistość lub zauważyła, że jest z tą rzeczywistością coś nie w porządku. Ale to jest dalej za mało. Jest nas po prostu za mało. Rzeczywistością zarządza zupełnie ktoś inny. Rzeczywistością w tej malutkiej banieczce. Odsyłam do programu, w którym omawiałem wizję pana Jackowskiego. Ja się zgadzam akurat w 100% z wizją małej banieczki, w której zamknięte jest zło, w której my niestety mieszkamy. Czy też wyświetlamy się, byłoby lepsze nazwanie tego w ten sposób. Natomiast czy my jesteśmy w stanie zmienić z pozycji tego wyświetlenia trójwymiarowego, czy też czterowymiarowego, jak dołączymy do tego czas, cokolwiek. Po prostu w pewnym momencie miałem wątpliwości, a później osiągnąłem poziom takiego przekonania, w którym myślę sobie, że prawdziwe jest stwierdzenie, że nie można rozwiązać problemu z płaszczyzny, na której ten problem powstał. Dlatego skierowałem się w kierunku płaszczyzny wyższej. Czy najwyższej? Ja nie wiem, bo nie wiem, ile ich jest, ale wyższej, czyli poza materialnej. Dlatego
Czemu ja nie komentuję jakichś tam wydarzeń typu olimpiada? Bo tych komentarzy jest na tyle dużo, że mój kolejny komentarz, który zauważy dokładnie to samo, niczego nie wniesie. Zabierze wam tylko czas, a wy czekacie na te niedzielne, jak to ktoś napisał, kazania. I w nim mielibyście spotkać się z kolejnym komentarzem, który i tak gdzieś odsłoniliście, albo odsłoniliście w ogóle otwarcie czy zamknięcie olimpiady, bo to już chyba zamknięte jest, ja telewizji nie oglądam. Internet w zupełności mi wystarczy. I to niczego nie zmienia. Podejrzewam również, że wypracowałem taką grupę słuchaczy, zwracam się do was z pełnym szacunkiem, którym nie należy w ogóle tego tłumaczyć, bo to jest dla was oczywiste. I dlatego ja takich oczywistych rzeczy po prostu nie mam ochoty komentować. Kiedyś miałem w uniesieniu, w żalu, a nawet buncie takim wewnętrznym, tej niesprawiedliwości, ale ona tak się skondensowała w ostatnich czasach, że w tej chwili właściwie patrzę na to z zadziwieniem, że nie ma w ogóle reakcji społecznej. Jeśli nie ma reakcji społecznej, no to mogą być dwa powody takie najprostsze. Albo ludzie są za głupi, albo część z nich jest za mądra, żeby reagować. Do czego zresztą was namawiałem, bo reakcja typu nie pozwalam na tego typu zachowania, wyświetlenia, deprawacje, jest prawidłowa. Ale co możemy zrobić? Co możemy zrobić my wszyscy, a co możemy szczególnie zrobić ci, którzy zajmują się publicystyką? Skoro szykuje się na nas bat w postaci więzienia za szerzenie na przykład mowy nienawiści, w ogóle jakiejkolwiek mowy, bo nowomowa, z której śmieliśmy się za mojej młodości w PRL-u, gdzie zamiast krawata był napis na produkcie zwis męski ozdobny, zamiast nocnika było naczynie nocne, było mnóstwo takich nowo wymyślanych formuł, właściwie nie wiem po co, ale teraz wiem po co. One są wymyślane, bo tempo teraz tego nasilenia nowomowy jest wyjątkowo duże. Bo na przykład w tej chwili już się nie umiera. To już właściwie, a nawet w alternatywie używa się tego, przynajmniej w takich kanałach YouTube'owych, które pretendują do alternatywy, niby krytykują rzeczywistość, ale troszeczkę zgodności mają. Takie jesteśmy po środku, żeby absolutnie kogoś nie skrzywdzić. Albo żeby nas nie wycofano. No więc propozycja mainstreamu tam się bardzo dobrze zagnieździła. I teraz już człowiek nie umiera, tylko traci brak samodzielnej egzystencji. To jest bardzo ważne. Po co to jest w ogóle? No bo z drugiej strony rozpętała się dyskusja na temat tego, czy zwierzęta umierają, czy zdychają. Wcześniej tego problemu nie było. Nie było również jakby znaczeniowego zabarwienia, takiego emocjonalnego. Po prostu to rozróżniało. Teraz już zaczyna się dyskusja. Możliwe, że dlatego, że po pierwsze tych płci przybywa. Płci mogą być średnio dookreślone, a jak zobaczyłem kilka lub kilkanaście filmów, w których ludzie, istoty ludzkie są w stanie wydać mnóstwo pieniędzy, żeby przerobić się plastycznie, nie że se powiększyć cycki czy wargi, te czy tamte, tylko żeby przerobić się na kota, zamontować sobie wąsy albo na psa, albo na dzika, no to teraz mielibyśmy problem z określeniem tego, czy
nowa istota po takiej operacji, która utożsamia się z danym zwierzęciem, umiera czy zdycha. Więc lepiej będzie, jeżeli nazwiemy wszystko umieraniem, albo bardziej neutralnie i właściwie niemożliwe do zlokalizowania, czy to jest jeszcze się mieści w kodeksie prawnym karnym, czy nie, czyli utrata braku samodzielnej egzystencji, no bo wtedy moglibyśmy kogoś obrazić. I tak jak kiedyś się pośmiertnie otrzymywało ordery, tak teraz pośmiertnie można jeszcze, może jakiś wyrok dostać. Ja już zaczynam się gubić. I teraz, jeżeli odbiera nam się wolność słowa, jeżeli nie możemy wyrażać swoich opinii, jeżeli nie możemy wyrażać, nie dosyć, że opinii, to jeszcze tego, co nas nauczono w szkole, czyli ilość płci, czyli jak to się określa, czyli nie możemy mówić, bo prawdopodobnie tak to będzie, o genetyce jako wiodącej nauce w tej akurat kwestii. No to jak mówić? To jak my mamy sobie z tym dać radę? Z czym? I nikt nie reaguje. Jakie protesty? Protesty na ulicach jakieś tam w Wielkiej Brytanii czy we Francji, one dotyczą zupełnie czegoś innego. Nie dotyczą tego, że nasze życie przestało być po prostu normalne. Już nie ma czegoś takiego, że nastąpiło jakieś przestępstwo czy podejrzenie przestępstwa. Jest nieprzyjemny incydent. Nie zastanawia was to? Nieprzyjemny incydent nastąpił, w wyniku którego dana osoba musiała być przewieziona do ośrodka odosobnienia, a druga, która uczestniczyła w nieprzyjemnym incydencie, musiała zostać odprowadzona czy odwieziona do, już nie do szpitala, tylko do placówki medycznej. Więc ta nowomowa to jest znowu krawat typu zwis męski ozdobny. Miejsce odosobnienia i tak dalej. Wszyscy chodzą na palcach wokół tematu, żeby przypadkiem nie dostać za to po głowie. Trend jest naświetlany przez oczywiście główne media, no bo jak nie ma być? Trzeba jakoś zacząć tą modę. Przecież trzeba. A później to już się dalej potoczy. A jak przyjdą przepisy karne, no to trzeba będzie to zrobić. Nie, że będzie można to zrobić, tylko będzie trzeba w ten sposób gadać. No jak gadać takim językiem? No, już pomijam fakt zaimków osobowych, których jest za mało w językach narodowych, żeby móc właściwie zwrócić się do tego kogoś, kto się określa płciowo jakoś inaczej niż tylko mężczyzna i kobieta. No to skoro brakuje zaimków, a on może oskarżyć nas o to, że niewłaściwego zaimka użyliśmy, no to trzeba stworzyć kolejną naukę. I do tego idzie, bo ministra edukacji, wycofując lektury, które miały budować naszą wyobraźnię, zadbała o wyobraźnię naszych dzieci w ten sposób, że obowiązkowe będzie nauczenie się ilości płci, ilekolwiek by ich nie wymyślono. Jestem zainteresowany żywo, w jaki sposób zostaną dokonane te konstrukcje słowne, no bo język jest oczywiście żywy, on się rozwija, mamy zapożyczenia, mamy różne rzeczy, całą jakby geanologię językową, ale tutaj w tym przyspieszeniu jestem żywo zainteresowany, jak znajdą tak wiele zaimków, bo ja właściwie się pogubiłem, wolę nie rozmawiać nawet z ludźmi, ponieważ trudno mi jest zapytać o to, jak ja mam się zwracać. Dla mnie najbardziej uniwersalnym sposobem zwrotu do innego człowieka to jest jego imię. Jeżeli on
on się nazwie przykładowo Jacek, podobnie jak ja, czy tak samo jak ja, no to jest to dla mnie pewne ułatwienie. No ale jak się nazwie Burek albo Kicia, no z Kicią jeszcze nie mam problemu, ale rozumiecie, w którym kierunku to idzie? Może tym sposobem moglibyśmy się obronić. To tutaj możliwe, że daję wam jakąś poradę, bo ja sam, prawdę mówiąc, miałem z tym problem. Oj, ktoś do mnie dzwoni. Przepraszam. Ciekawy jestem, czy nie przerwało nagrania. Chyba nie. No mam problem. I jeżeli ktoś mi nie poda imienia i nie powie, że tak mam się do niego zwracać, no to ja nie zamierzam się uczyć 250 zaimków, których nie ma w tej chwili. Być może Ministerstwo Edukacji rozbuduje się na tyle i zatrudni tyle mądrych głów, co niewykluczone w Unii Europejskiej. Jest bardzo wiele twórczych pomysłów. To może opracują takie coś. Jak na tą chwilę jest kłopot nie tylko z wyrażaniem swojej myśli, nie tylko z pojęciem, ile tych identyfikacji płciowych mogłoby być, bo one rosną, co zauważam często i wam o tym mówię, ile kłopot językowy w ogóle, w dodatku, który będzie obwarowany lub już jest, bo nie jestem zorientowany, w których krajach, w którym kierunku to poszło, ale idzie w tym kierunku w każdym razie, żeby za złe nazwanie kogoś, tak jak on sobie życzy, karać według kodeksu karnego, czyli więzieniem. Mowę nienawiści już mniej więcej wspomniałem, ale to wszystko pewnie już wiecie, więc też nie zamierzam rozwijać tego tematu. Patrzę, do jakiego poziomu absurdu urosła nasza rzeczywistość i brak reakcji na to nie tyle mnie przeraża, tylko potwierdza mój wybór, który idzie w kierunku zróbmy coś z poziomu, na którym rzeczywiście jesteśmy realnie skuteczni, a nie z tego, z którego nic nie wynika. Tyle protestów, tyle marszów i tak dalej, i co, i gówno. Nic z tego nie wyszło. Nic. I co, i przedsiębiorcy sobie dreptali po ulicach Warszawy, i rolnicy gównem obrzucali, i tam powiedzmy na granicy wylewali wieprzowe odchody. Trzeba było wody nalać i dolać do tego krwi wieprzowej. To nie działa na muzułmanów, jeśli miałbym ja rozwiązywać tego typu problem. Nic nie działa. Więc czemu ja miałbym się zajmować jakąś olimpiadą? Wszyscy już wiedzą. Wy, moi słuchacze, już nie potrzebujecie tego typu rozróżnień, zagadnień, roztrząsania tego wszystkiego. Więc pytanie, co się stało z facetami twardo stąpającymi po ziemi, poruszającymi konkretne sprawy? Jakie konkretne sprawy? One, dobrze, ja się zgodzę, Adamie, z tobą. To są konkretne sprawy, tylko konkretnych rozwiązań nie ma. Dlaczego? Można się jedynie domyślać albo spekulować. Może dlatego, że cała polityka od lat, od dziesięcioleci idzie w kierunku tego, żeby pozbawić nas tożsamości narodowej, tożsamości płciowej, zaznaczam bardzo, no bo nie może ktoś, kto się nie określi jako mężczyzna, działać jako mężczyzna. Ktoś, kto się nie określi jako żołnierz, nie będzie działał jako żołnierz. To jest takie oczywiste. Ktoś, kto się nie określi jako Polak, czy niech tam będzie Słowianin, no to nie będzie działał jako Polak, tylko jako obywatel
kurwa wioski globalnej jakiejś. Albo Europy. No też wioski w sumie, jakby nie patrzeć. Pozbawienie naszej tożsamości jest przygotowywane dziesiątki lat wcześniej. Znacznie wcześniej to zostało zrobione. I teraz ma swój skutek. Ja uprzedzałem o tym lata temu, mówiąc o pokoleniu w Japonii nieokreślonych płciowo, zwykle mężczyzn, chłopców, którzy nie są zainteresowani ani kobietami, ani tym bardziej uprawianiem jakiegokolwiek seksu, ponieważ oni mają problem wewnętrzny, który jest dla nich nierozwiązywalny. Nie widzą w tym wszystkim sensu. To jest jedna z odmian pozbawiania nas tożsamości. Więc co się stało z tymi mężczyznami, z tymi facetami twardo stąpającymi po ziemi? Ci, którzy stąpali twardo po ziemi, zostali w nią po prostu wdeptani. Pozbawiono ich tożsamości narodowej, płciowej, siły, energii. Zatruto jedzeniem, powietrzem, wodą, ubraniami, wszystkim. To zostało zrobione. Czemu się nie bronią? Bo nie wiedzą, że mogą. Więc nic z tym światem, czy nie wiem, czy się nic nie da zrobić. Są ludzie, którzy wierzą, że tak. Ale ja uważam, że mamy za mało potencjału, żeby działać na tej samej płaszczyźnie. Natomiast z drugiej strony uważam, że mamy bardzo wysoki potencjał, żeby zadziałać na płaszczyźnie, z której jest to zdecydowanie łatwiejsze i jest przede wszystkim możliwe. Jaki ma sens walka polityczna? Są nawet youtuberzy, którzy leżą blisko alternatywy, którzy proponują pewne rozwiązania i nawet aktywnie próbują je wprowadzić. I co? I kolejne gówno. Nic. Nic się nie wydarzyło. Można oczywiście spekulować, bo oczywiście jak się przegrywa wybory, no to tam następuje zwrot z kasy państwowej, tak, że niby to jest taki pluralizm i że trzeba ten pluralizm promować, no więc trzeba nowe partie również finansować. Jak ta partia się po wyborach rozpada, no to dostaje założyciel oczywiście zwrot pieniędzy za swoją kampanię, ilekolwiek by nie wydał. Więc można takie spekulacje robić, ale czy na pewno nie było tam dobrej woli? Może była. Co z tego? Co z tego? Nie ma wyniku. W żaden sposób nie ma to wpływu na naszą rzeczywistość. Co z tego, że my się nie zgadzamy z tym, że wcześniej poprzednia jakaś tam partia, to nawet nie o partię chodzi. To chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o rozwiązania, które są daleko poza naszym zasięgiem obserwacji. Przepraszam, musiałem sprawdzić, kto puka, więc trochę wytrącony z wątku, ale jednak cały czas jakby w temacie. Mówię jakby, dlatego że nie uważam, że nasza rzeczywistość jest realna. Ona nas realnie dotyczy, realne są nasze emocje, odczucia, uczucia, to wszystko, co się dzieje. Możliwe, że jest to jakiś rodzaj testu, w którym zgodziliśmy się lub nie, lub zostaliśmy wtrąceni. W zależności od tego, co będzie dla was łatwiejsze do przyjęcia. Po prostu w nim nie jesteśmy. I on został zaplanowany bardzo, bardzo dawno temu. Nikt nie przejmuje się naszą opinią. Nikt nie przejmuje się tym, w jaki sposób my protestujemy. Wszystkie te protesty, wszystkie znowu zgeneralizowałem niepotrzebnie, ale większość tych protestów jest sterowanych, które nie mają żadnego sensu i niczego nie wnoszą. Rolnicy coś osiągnęli? Nie.
Jedyne, co osiągnęliśmy my, to nasze rozmowy, maile, wiadomości, WhatsAppy, telegramy, sygnale i tak dalej, które są badane regularnie przez sztuczną inteligencję i badają nasze nastroje społeczne. Im więcej rozmawiamy ze sobą, że nie dajemy przyzwolenia na to, co się dzieje, tym bardziej opóźniamy to. Czy jesteśmy w stanie całkowicie to zlikwidować? Nie wiem, ale nie możemy przestać. Ten opór w tej rzeczywistości, tych tak zwanych, jak tu napisał Adam, aż spojrzę, twardo stąpającymi facetami, on ma jakiś sens. Ma. Ale prawdziwe działanie, którego naprawdę się boją, to działanie na wyższej platformie. Nie na naszej. Nie w tej malutkiej banieczce. Możliwe dlatego, jeśli zaczynają się rozmowy na ten temat, to nagle spowalnia internet. Nie może wgrać się audycja dana. Albo nie można dodać komentarza. No, są różne metody, żeby powstrzymać lub zniechęcić do tego, żeby słuchać tego rodzaju informacji. Natomiast jak przychodzi do oglądania, powiedzmy tam w Wielkiej Brytanii, poważnej sytuacji, jak najbardziej, nie twierdzę, że nie, to ona wczytuje się błyskawicznie. Wyświetlają się komentarze, wszystko jest ok. Więc to nie jest kwestia zastraszenia. Chociaż w pewnym sensie też, no bo to wytłumaczyłem, no bo jak my mamy mówić, którzy mamy mówić prawdę, jeżeli nas będą za prawdę karać? Jak mamy to robić? Jesteśmy w olbrzymim kłopocie. A już kolejne zdanie, ileż można pitolić o wróżkach, zębuszkach i o przeżywaniu czegoś, troszeczkę, prawdę mówiąc, nie wytrąciło mnie z równowagi, tylko po prostu widzę, jak dotkliwie rzeczywistość owego człowieka dotyka i jak bardzo jest dla niego ważna i jak bardzo zagubił się w rozwiązaniach. Sądzi, że te rozwiązania nastąpią w tej rzeczywistości. I wielu tak sądzi. Jest wielu takich ludzi, którzy chcieliby szabelką coś zrobić albo nawoływać do rewolucji, użycia siły. Ja tego nie robię, bo ja nie widzę najmniejszego sensu w tego typu działaniach. Dlatego być może powstała jeszcze kolejna płeć, czyli mężczyzny, którym się czuję, który jest niedookreślony siłowo na przykład. To już wymyślam na bieżąco, nawet tego nie wynotowałem. Po prostu uważam, że wszystkie tego typu działania, które wcześniej w pewnym sensie krytykowałem, czyli rewolucje, powstania i tak dalej, wystarczy popatrzeć na skutki tych działań i już wiadomo, że to była manipulacja. I właściwie nie obchodzi mnie, kto ma jakie zdanie na temat powstania listopadowego, warszawskiego, jakiegoś tam innego, rewolucji, tej czy innej. One wszystkie doprowadziły w skutkach swoich do ogromnych strat na każdym polu, albo przynajmniej na pewno na polu zaplanowanym. Więc nie ma tutaj dyskusji. Patrzymy na równanie matematyczne, które, jak każde równanie, powinno mieć wynik. Przedstawia nam się, nawet historycznie, tylko pierwszą część tego równania, ale po znaku równości już milczenie, już nikt nie ma nic do powiedzenia. Gdzie się kurwa podzieli matematycy, że nie zauważyli tego, że nikt nie mówi albo nikt, albo są uciszani o skutkach tego, co się wydarzyło. Gdzie się to podziało? Gdzie się podziała logika matematyczna, którą uczono nas w szkołach? Teraz już się nie uczy. To też jest zamach na umysły młodych ludzi.
Bo każdy by wtedy powiedział, no dobrze, no powstanie takie lub takie, albo rewolucja taka lub taka. Co w wyniku tego zostało osiągnięte? Jak to jest w skali jednego roku, 5 lat, 20 lat, 50 lat? Co z tego wyniknęło? Tak samo jak nikt nie zadawał sobie pytań, jak było referendalne Ajwaj na temat wejścia do Unii Europejskiej. Ludzie chcieli mieć McDonalda, równe ulice, kolorowe plakietki, czy na blokach, czy na plakatach, czy w sklepach, na opakowaniach. Nieważne, chcieli tej radości. Wmówiono im, że jest to wolność. Jaki to ma skutek? Co jest po znaku równości? I jeżeli w ten sposób będziemy traktować rzeczywistość, to zobaczymy, że w skali setek, tysięcy lat zawsze byliśmy robieni w chuja. I nie, już w tej chwili nawet nie komentujcie tam, że ja przeklinam, ale to tego uniesienia po prostu nie da się opanować, po prostu się nie da. Jeżeli ktoś mnie pyta o takie rzeczy, to ja mówię, no dobrze, niech się ten świat po prostu rozpadnie. Z przyjemnością na to popatrzę. A czy ja jestem tu, czy tam, czy gdzieś, czy uczestniczę, czy nie uczestniczę? Ja zapowiadałem od wielu lat, w żadnych pochodach, manifestacjach uczestniczyć nie będę. Ja nawet jak będąc gówniarzem, powiedzmy 16-letnim, jak przyjechało Iron Maiden do Wrocławia w hali ludowej wówczas, teraz tysiąclecia, to zapłaciłem za ten bilet. Byłem tam dlatego, że koledzy mnie namówili, oni byli wielkimi fanami, a ja chciałem posłuchać właściwie, jak się gra nowoczesny metal na świecie. To czułem się tam źle. Źle, bo ja nie jestem wszystkimi tutaj. Ja jestem wszystkimi tam i dlatego postanowiłem wskazać wam tą drogę. Tutaj jesteśmy osobno, dlatego jesteśmy osobami. I to rozdzielenie jest również właściwe, dlatego że my w tym rozdzieleniu musimy podjąć decyzję, co jest dobre, a co złe. Żeby nigdy to już więcej się nie powtórzyło. No i to może tyle na ten temat takiego... Nawet nie usprawiedliwienia, bo ja nie potrzebuję się przed nikim usprawiedliwiać, co ja robię, a czego nie robię. Robię to, co uważam za stosowne i dopóki nikomu nie robię krzywdy, jest wszystko w porządku. Jeżeli ktoś zgłasza pretensje o jakąś krzywdę, no to trzeba będzie to rozpatrzeć. Natomiast w tej chwili nie widzę zagadnienia. Na koniec, bo ktoś mnie prosił bardzo o to, żebym krótki komentarz zrobił o energii Kundalini. Nie mam o niej pojęcia. Nigdy się tym nie zajmowałem. Wiem, że podawana jest taka metoda. Również słyszałem opinię i z jednej strony, i z drugiej strony, czy działa, czy nie działa, więc nie ma jakby tej metodyki jednoznacznie określonej jako fajna. Możliwe, że ktoś coś źle robi. Ja się po prostu tym nie zajmowałem, nie chcę się tym zajmować. Nie mam na to czasu. Te jakieś tam dwa węże mi to bardzo przypominało w ogóle symbolikę farmaceutyki, więc troszeczkę mnie to odrzuciło. Nie znaczy, że mam rację. Nie. Mi po prostu nie zajmuję się takimi rzeczami. Nie będę mówił o kundalini. O seksie tantrycznym, który prawdopodobnie jest z tym bardzo dobrze powiązany, również nie będę mówił, bo też nigdy nie byłem zainteresowany, w związku z tym też nie ciągnęło mnie do przeżywania tego typu uniesień. Więc przepraszam cię, ale to jest pytanie do kogoś innego, do kogoś, kto to zgłębił. A ja mam za małą wiedzę na ten temat, więc nie będę tego komentował. Myślę, że to tyle na dzisiaj. No i co? Do zobaczenia. Do usłyszenia. Za tydzień.